Czy chrzest jest mi w ogóle do czegoś w życiu potrzebny? Tak. Do czego? Chrzest jest potrzebny tylko i wtedy, kiedy pragnę wejść w relację z Bogiem. Dlatego, żeby wejść z Nim w relację z Bogiem, potrzebuję chrztu, oczyszczenia, usynowienia, dania się ukochać. Chrzest czyni mnie dzieckiem Boga, więc dlatego jest mi bardzo potrzebny. Większość z nas w Polsce jest chrzczona u kołyski. Nie mamy świadomości, nie pamiętamy tego momentu. Jakby traktujemy to jako element swojego życia. Tak? Jest konkretna data, niektórzy ją znają, inni nie, wiedzą w którym kościele albo nie, mają rodziców chrzestnych. A jeżeli człowiek jest dorosły, nie został ochrzczony jako dziecko, to jakoś zmienia istotę chrztu? Nie. To jest ten sam chrzest? To jest ten sam, w taki sam sposób działający. Polanie głowy wodą, wypowiedzenie formuły, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to jest ten sam chrzest. Ta sama łaska się dokonuje. To samo się dzieje dla człowieka małego i dużego. Tylko tyle, że chrzest osoby dorosłej nie tylko oczyszcza nas z grzechu pierworodnego, ale również wszystkich grzechów uczynkowych. Czyli tych, które popełniliśmy do przez momentu całe chrztu. Życie. Ale też jest inna różnica, bo do chrztu jako małego dziecka nie przygotowuje się ja. Może rodzice się przygotowują. Natomiast dorosły już musi przejść okres przygotowania do chrztu. Dlaczego? Ponieważ osoba dorosła ma swoje myślenie, ma swoje doświadczenie życia. Ma swoją historię życia. I w tą historię zaprasza Boga. Dlatego droga, która jest dla niego specjalnie przygotowana, jest drogą, która go oczyszcza i pogłębia jego, można powiedzieć, pozwala mu poznać świat, który może do tej pory nie znał. Świat Boga, świat duchowy. Dlatego czas jest bardzo potrzebny. Tak jak człowiek żyje w czasie i w czasie się dokonuje jego życie, tak w czasie dokonuje się przemiana tego życia. Czyli ten czas przygotowania to nie tyle jest edukacja, chociaż też, bo dowiadujemy się pewnych rzeczy, ale to także jest kwestia jakiejś relacji, odniesienia się do tego, co w moim życiu było i co będzie? Tak. To jest tak jak w miłości. Kiedy w to samo serce kocham Boga, co człowieka i w podobny sposób, tak jak wchodzimy w relację z drugim człowiekiem, wchodzimy w relację z Bogiem. Trochę inaczej, ponieważ my jesteśmy stworzeniem wobec Stwórcy. I kiedy Boga zapraszamy do swojego życia, uczymy się Jego obecności w naszym życiu. Więc żeby zobaczyć swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, potrzebujemy czasu. I potrzebujemy refleksji. Potrzebujemy zmienienia toku myślenia. A to się nie dokonuje bardzo szybko. To jest też tak, że jeżeli człowiek przez całe życie żył bez praktyk, bez sakramentu, bez tej świadomości, potrzeby Boga, może gdzieś tam się tli takie myślenie, że istnieje Stwórca, najwyższy, istota, którą chrześcijanie nazywają Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Jeżeli nie ma tej potrzeby, to można też przyjść na taki kurs, żeby sprawdzić, czy ona może jest. Tak, bardzo zapraszamy. Czy ja muszę być już przekonanym do tego, że chcę przyjąć chrzest, czy mogę spróbować po prostu zobaczyć, czy to jest moje? Można przyjść i spróbować. Zachęcamy bardzo serdecznie, bo wiara rodzi się ze słyszenia. Poznanie rodzi się spotkania, z poznawania. Więc żeby pójść za Bogiem, żeby wejść do kościoła, potrzeba jest poznania. I nie tylko przez świadectwo, ale własne poznanie rozumowe. Że przyjść i zobaczyć. Jest to bardzo ważny etap, bardzo ważny czas. Poznajemy Boga, można powiedzieć, od kołyski, przez doświadczenia, przez życie. Możemy nie rozpoznawać, że to jest działanie Boga, że to jest Jego ingerencja, że to jest ktoś, kto towarzyszy nam od poczęcia, aż do tego momentu, w którym jesteśmy. Ale warto przyjść i posłuchać, warto przyjść, podzielić się, zweryfikować. Warto przyjść, posłuchać, warto przyjść, podzielić się. Od czego się zaczyna taki udział w przygotowaniu? Od słuchania wykładów?
od spotkania, że pierwszy co, jak ktoś przychodzi do, chce się zgłosić i przygotować do sakramentu chrztu, dzwoni do mnie po to, żeby się spotkać, żeby mogła usłyszeć. Czyli najpierw opowiadam o sobie. O swoim doświadczeniu Boga. O to, z czym przychodzę i czego potrzebuję. O swoich oczekiwaniach. Ale tak głęboko wchodzić w swoje życie w kontakcie z obcą osobą, której nie znam? Boję się, że ona rozpowie to na wszystkich stronach świata. Nie mówimy o głębokim, tylko mówimy o usłyszeniu siebie wzajemnie, po to, żeby pomóc wejść i odczytać działanie Boga. To, co tutaj się dzieje, jest związane też z tajemnicą, więc nie jest to do rozpowiadania. Czyli jeżeli ja przyjdę na takie przygotowanie do sakramentów, to co ja powiem, zostaje objęte taką tajemnicą, jak, nie wiem, tajemnica spowiedzi, czy tajemnica adwokacka? No, można ją porównać do tego, chociaż jest to jakaś forma świadectwa. Możemy porównać tak do tego, chociaż nie jest aż tak bardzo obwarowana. To jest za duże. Czyli mogę spokojnie przyjść, nie obawiając się, że opowiem o sobie, bo chyba każdy z nas ma taką potrzebę, szczególnie jeżeli odczuwam jakiś brak, żeby porozmawiać, opowiedzieć o sobie i posłuchać, tak trochę przejrzeć się w zwierciadle innego człowieka. W przypadku tego przygotowania to jest, człowiek jest narzędziem w rękach Boga, bo to wszystko ma prowadzić do sakramentów. Jak długo trwa przygotowanie do chrztu? Przygotowanie do chrztu jest podzielone na etapy. Pierwszym etapem jest właśnie to, co tutaj zostało powiedziane, jest etap przyglądania się. Nazywamy to takim etapem precatechumenatu. Mamy możliwość zobaczenia, nie jest to zobowiązujące. Można przyjść, zobaczyć, posłuchać, odejść, wrócić, jeszcze raz przyjść, posłuchać, zobaczyć, przetrawić. Nie ma czasu. W przygotowaniu do sakramentów nie ma czasu, ponieważ w stworzeniu relacji z Bogiem nie ma czasu. I czas jest o tyle potrzebny nam, ponieważ mamy jakieś etapy, okoliczności, ale czas czasowi nierówny, więc nie możemy powiedzieć, że jak czas może trwać 9 miesięcy, może trwać 2 lata, może trwać 3 lata. Czyli może... kairos i chronos. Dokładnie i troszkę tak. Przenosimy się chyba do takiego bardzo klasycznego budowania wspólnoty, do pierwszych wieków chyba, kiedy chrześcijanie byli małą grupką i ktoś przychodził, posłuchał, odchodził, potem wracał, posłuchał i decydował się. Albo nie. Każdy ma prawo do swojej decyzji. Bardzo ważna jest tutaj wolność. Świadome i dobrowolne wybranie, ponieważ pójście za Chrystusem jest pójściem za Bogiem. Otwarcie serca, zmiana swojego myślenia, działania, życia. Przylgnięcia do Boga, ono zobowiązuje, ale przede wszystkim przemienia i tworzy nową jakość. Musi być decyzja wewnętrzna, decyzja woli, że tak chce. Ale wcześniej musi być poznanie. Czyli mamy prekatechumenat i to jest ten moment przyglądania się, ale potem następuje jakaś decyzja już, że tak, idę dalej? Tak, chcę pójść za Chrystusem, chcę Go bardziej poznawać. Jest to wejście w katechumenat. To jest ten moment, kiedy wchodzimy do kościoła. Jest bardzo piękny obrzęd wprowadzenia osoby nieochrzczonej do kościoła przez z ciemności do światła. Taki jest symbol otwartych drzwi. Naznaczenia krzyżem wszystkich zmysłów. Czoła, uszu, ust, oczu, serca, bark. Po to, żeby otworzyć te zmysły wewnętrzne na działanie Boga. Osoba, która wchodzi do kościoła, właśnie w tym obrzędzie otrzymuje również Ewangelię, po to, żeby poznawać Chrystusa, żeby pójść za Nim, żeby wiedzieć, kim On jest dla mnie. Ale mimo, że podjąłem decyzję, tak, chcę pójść za Jezusem, to jednak cały czas jestem człowiekiem wolnym. Ja to idę, kolejne kroki też są w wolności. Tak. Tyle, ile potrzebuję, tyle ta moja droga trwa. Czyli tu też jest chronos i kairos. Dokładnie tak. Tyle, ile potrzebuję. Nigdzie się nie śpieszymy. To jest decyzja, która jest decyzją, która jakby działa stopniowo. W zależności od tego, jak dojrzewa moje serce, jak się przemienia, czego ja oczekuję, czego chcę. Tyle, ile potrzeba. Jeżeli są jakieś przeszkody w życiu też, potrzeba na naprawienie ich, zmiany życia, czasu. Ja idę tą drogą sam, czy mam jakiegoś przewodnika, mistrza? Nigdy nie jesteśmy sami w kościele. Pierwszym przewodnikiem jest Duch, który nas tutaj przyprowadził. Drugim jest wspólnota, w którym wzrastam.
I osoba, która mi towarzyszy. Każda osoba, która się przygotowuje do sakramentu chrztu, otrzymuje swojego przewodnika, osobę, która ją wspiera, towarzyszy w tej drodze. Ilu jest takich katechistów? Tak około 10 osób towarzyszy. To są tylko księża, siostry zakonne? Są również osoby świeckie, które zostały poproszone, przygotowane do tego, żeby nam pomagać, żeby wspierać i towarzyszyć w drodze, żeby stać się świadkiem wiary, świadkiem obecności Boga. Czyli mamy spotkania, kiedy spotykają się wszyscy kandydaci, katechumeni, są katechiści, ale są też spotkania indywidualne. Tak. I do czego one prowadzą? Spotkania indywidualne, tak? Przede wszystkim Bóg spotyka się z nami we wspólnocie i spotyka się indywidualnie. Każdy ma swój język spotkania, każdy ma swój język modlitwy, każdy ma swój język i swoją osobistą drogę, więc spotkania indywidualne pomagają nam odkrywać tą niepowtarzalność. To, w jaki sposób Bóg się ze mną spotyka, w jaki sposób ja się z Nim spotykam. Pomagają w kształtowaniu sumienia, w podejmowaniu decyzji, jakby w weryfikowaniu, odpowiadaniu na pytanie, które się nie zada we wspólnocie, o dotykaniu tematów wiary, których również nie są, które nie są podejmowane we wspólnocie, ponieważ one są bardziej dostosowane do konkretnej osoby, która się z tym pytaniem na przykład boryka, albo wobec tego właśnie pytania staje. Czyli w przypadku tych indywidualnych spotkań spotykają się indywidualności tak naprawdę. I to doświadczenie relacji z Bogiem jest subiektywne. Bo każdy z nas, każdy z katechistów, każdy z katechumenów ma swoją drogę, swoje doświadczenie, swoje trudności. Ale też swoje wzloty, po to, żeby też je zobaczyć. I co dalej? Droga się nie kończy. Jeżeli osoba, która przygotowuje się i chce, ma w sobie decyzję i rzeczywiście otworzyła się na działanie Boga, na Chrystusa, przechodzi ostatni etap, może powiedzieć, przed przyjęciem sakramentu, już to jest dopuszczana, nazywamy to obrzędem wybrania, jest wybrana do tego, żeby Wigilię Paschalną przyjęła sakrament chrztu, bierzmowania, Eucharystii. Jest to obrzęd inaczej też wpisania imienia, kiedy w bardzo uroczysty sposób jest wpisany do księgi katechumenów osoba, która chce i swoim imieniem podpisuje się, tak, chce pójść za Chrystusem. Ale to równocześnie też znaczy, że Chrystus też wpisuje ją w sposób taki rzeczywisty w swoje serce jeszcze bardziej. To jest ciekawe z imieniem, bo kiedy jesteśmy dziećmi, to imię wybierają dla nas rodzice. No a kiedy jesteśmy ochrzczeni w wieku dorosłym, możemy sobie wybrać to imię, bo w przypadku bierzmowania wybieramy imię. Raczej ochrzczonych nie, ponieważ łaska buduje na naturze. Czyli na tym imieniu, które mamy. Które mamy, na naszej historii. To jest to doświadczenie. Bóg dotyka i nie zmienia okoliczności. On je przemienia okoliczności w swoje okoliczności, ale nie zmienia ich. Zmienia ich jakość, ale nie zmienia ich. Więc nie zmienia też człowieka, w tym sensie, że ta sama osoba. Można powiedzieć, że Wigilia Paschalna dla katechumenów to jest taka kumulacja. Mamy chrzest, mamy bierzmowanie, i mamy komunię świętą. Ludzie przeciętnie w Polsce mają na to kilkanaście lat. A oni mają na to ile? Rok? Półtora? Tak mniej więcej. Rok, 9 miesięcy, bo to tak mniej więcej od września do Wigilii Paschalnej. Jeszcze ja nie wiem, czy nazwałabym to kumulacją. Jest to, te wszystkie trzy sakramenty, one są całością. Dla nas one nazywają właśnie, bo jesteśmy wychowani w taki sposób, że przez to, że mamy je rozłożone w czasie i nazywamy je, że to są sakramenty dojrzałości, one są rozciągnięte, tak? Ale one tak naprawdę działają w całości. Ja po to przyjmuję chrzest, żebym przyjęła Eucharystię. Po to przyjmuję sakrament bierzmowania, żebym otworzyła się i widziała w tym kawałku chleba i wina Boga. Potrzebuję Ducha Świętego, który mnie pouczy, że Panem jest Jezus. I te trzy sakramenty, one są właśnie, one są przez to całością. One są bardzo dla siebie wzajemnie na usługach.
chrzest i bierzmowanie przyjmujemy tylko raz, ale Eucharystia to jest sakrament, to jest taki stały pokarm, to jest ta manna duchowa, którą możemy przyjmować codziennie, ale idealnie byłoby, gdybyśmy mogli przyjmować codziennie. Natomiast pojawia się jeszcze jeden sakrament w życiu dorosłego człowieka, czyli spowiedź. Jak w przypadku katechumenów, no bo oni przyjmując chrzest nie muszą iść do spowiedzi przed przyjęciem Eucharystii. Tak, nie muszą. Czyli ich pierwsza spowiedź odbywa się już po przyjęciu pierwszej komunii, po przyjęciu bierzmowania. Tak, tak. Są przygotowywani do tego, żeby nauczyć się tak i wejść w tą tajemnicę oczyszczenia swojego serca. Nie od samego początku tego się uczą. Bo i specjalne modlitwy, egzorcyzmy i błogosławieństwa w tym okresie katechumenatu i okresie oczyszczenia, oświecenia bezpośrednio przygotowującym do sakramentu chrztu również są skrutynia, które weryfikują nasze sumienie, weryfikują nasze postawy, zmieniają nasze postawy w świetle Słowa Bożego. One nas przygotowują do tego, żebyśmy umieli robić rachunek sumienia, rozpoznawali miejsca, w których nie jesteśmy tak jak Bóg, gdzie ranimy siebie wzajemnie, gdzie popełniamy decyzje świadome i dobrowolne, gdzie odwracamy się od i dajemy się uwieść złemu, odwracamy się od Boga. Więc tak, uczymy się spowiadać też. Wchodzimy w sakrament spowiedzi. Sakrament spowiedzi jest, traktujemy go jako pracowity chrzest. Jako miejsce wzrostu i powrotu do tego, kim ja jestem. Jestem dzieckiem Boga. I to, co mi nie pozwala, to, co mi nie, co zakłóca więź między mną a Bogiem, jest miejscem do oczyszczenia, stąd jest spowiedź. Katechista to jest chyba ktoś taki, kto może czuć się jak przewodnik, który prowadzi do źródła, z którego on sam chce czerpać, ale też chcą czerpać ci, którzy z nim przychodzą. Ale to jest też taki przewodnik, który przyprowadzając do źródła, nie zakrywa dojścia do źródła sobą, ale robi miejsce. Tak. To, co tutaj żeśmy też powiedzieli, że sama droga jest to pierwsze, co to jest najważniejsze, żeby słyszeć działanie Boga w tej osobie, która jest doprowadzana do źródła. To jest ciągle nastawienie na osobę, która idzie. Nie katechista to jest najważniejsze. On jest tylko tym, który zaczerpnął wodę ze źródła i zna jej smak. Zna moc tej wody, zna siłę tej wody, zna tak naprawdę tą moc życiodajną, to, co Chrystus robi z nami. Dlatego chcę doprowadzić wszystkich do tego źródła. Więc tak, jest przewodnikiem. Zna drogę, powinien znać drogę i zna drogę do źródła i wskazuje ją, gdzie ono jest. Jest w Eucharystii. To źródło wody żywej jest w Eucharystii. A co czuje przewodnik, gdy doprowadzi już katechumena do chrztu, do Eucharystii, do bierzmowania? I kiedy jego podopieczny staje się członkiem Kościoła, co się dzieje w sercu? Ja mogę powiedzieć, co się w moim sercu dzieje. Czuję się wtedy jak, nieraz jak mama, jak matka, która rodzi, która jakby towarzysząc, patrywałam się, jak Bóg działa, jak Bóg się przechadza po sercu człowieka, jak doprowadza do źródła i obdarza swoim życiem. I czuję też lęk, może być taki niepokój, co dalej będzie. To jest to, że doprowadzam do spotkania wieczności i czasu człowieka i Boga. Że to jest największy cud, który się może dokonać, że człowiek staje się świątynią Boga. To, co jest powiedziane, świątynią Ducha Świętego jesteście. Tak naprawdę dochodzi do spełnienia się człowieczeństwa w tych osobach, w każdym z nas, jeżeli otwieramy się na Jego obecność, na Jego działanie, na Jego przyjęcie. I ten lęk rodzi się z tego, ale co dalej? Jak dalej? Że podtrzymywanie tego światła, które otrzymują, powierza się nam, którzy im towarzyszą, tym, którzy idą dalej drogą, prawda? Że to jest osoba dorosła też wchodzi jakby w swoją codzienność dalej, to nie? Że to jest z jednej strony szczęście i rzeczywiście zachwyt i piękno, a z drugiej strony tak, czuję nieraz lęk, ale co będzie dalej? Ale to nie jest już wtedy tak, że tylko przewodnik odpowiada za tę drogę, ale jednak katechumeni stają się członkami wspólnoty. Czyli cała wspólnota jest odpowiedzialna za nich. Przede wszystkim osoba, która przyjmuje sakramenty, jest odpowiedzialna za tą więź. To jest pierwsze podstawowe, to jest to, że to jest osoba, która każdy z nas tworzy więź i jest odpowiedzialny za nią. I potem tak, wspólnota, ruchy, parafia, tak, oni wchodzą potem jakby
w życie. Osoby, które są najbliższe, to też jest takie, że nigdy, jak nie są sami, bo to nieraz jest różnie, prawda? Bo są różne środowiska. Jeżeli są w środowisku osamotnieni, no to jest trudno. Wtedy potrzeba wspólnoty Kościoła jeszcze bardziej. Ale często jest tak, że mają już tą najbliższą wspólnotę, która je wspiera, która pomogła, jakby pokazała, byli pierwszymi wskazującymi na Chrystusa. To była rodzina. Gdybyśmy teraz mieli zaproponować jedno krótkie zdanie z Pisma Świętego, które osoba nieochrzczona, ale po tej rozmowie zastanawiająca się nad tym, a może by zdecydować się wstąpić na tę drogę, może przyjąć chrzest, jakie byłoby to zdanie? Co mogłaby przeczytać? Znam inne owce, które nie są w tej owczarni i te chcę je przyprowadzić do siebie. To jest święty Jan, który opowiada ostatnie słowa Jezusa z Wieczernika. Ale również święty Jan mówi o krzewie winnym i mówi o latoroślach, które otrzymują życie, kiedy są wszczepione w niego. 15 rozdział świętego Jana.